Cześć, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Dzisiaj o spotkaniu Radomiak Radom, a Górnik Zabrze. Radomiak wygrywa 1-0 po bramce Abramowicza z pierwszej połowy. Radomiak kontynuuje świetną serię 6 meczów bez porażki, a co najważniejsze, to jest ich trzeci mecz wygrany z rzędu po grach z Górnikiem Łęczna i Krakowią. Dzisiaj podopieczni Banasika dopisują kolejne 3 punkty. Radomiak mógł się podobać, trzeba to powiedzieć. Mądrze ten mecz rozegrał na swoich warunkach, choć trzeba powiedzieć, że pod koniec spotkania było bardzo nerwowo dla sympatyków Beniaminka, bo Górnik Zabrze właściwie do 95 minuty atakował bramkę Majchrowicza. Bramka Abramowicza, tak jak wspomniałem jeszcze z pierwszej połowy, była po niezłej wymianie piłki. Radomiak przede wszystkim pewny siebie, ta chemia brazylijsko-portugalska plus polska twardość naprawdę wyglądała dobrze. Piłkarze wiedzieli, co mają na boisku robić i po takiej zgranej akcji piłka dośrodkowana z prawej strony do Abramowicza i ten huknął bardzo celnie, bardzo mocno przede wszystkim i mieliśmy na tablicach wynik 1-0. Pod koniec pierwszych 45 minut widzieliśmy jeszcze odważny strzał Karola Angielskiego, który dziś był bardziej aktywny w rozegraniu, niżeli tylko stał z przodu i czekał na dogrania. Dobrze poukładany Radomiak, tak jak wspomniałem, w odróżnieniu od bardzo słabego Górnika. W Górniku nie było tak naprawdę środkowych pomocników. Kubica zmieniony zaraz po przerwie, a Manech grał całe zawody bardzo bezbarwnie. Częste jego podania były niecelne. Gra Szarpana, momentami indywidualne próby. Podolski w pierwszej połowie bardzo słaby, w drugiej trochę lepiej to wyglądało, właściwie uczestniczył w każdej ofensywnej akcji Górnika, ale to wciąż nie jest, nawet nie chcę powiedzieć, że mistrz świata, ale zawodnik, który choć trochę w 20-30% przypominałby byłego zawodnika Bayernu i Kolonii i Arsenalu. Podwyższenia na 2-0 był bardzo bliski Leandro, który otrzymał podanie od Nascimento z lewej strony. Piąskował jeszcze po drodze Sandomierski, który właściwie zostawił piłkę pod nogami Brazylijczyka z polskim paszportem. Ten zrobił zamach, uderzył na bramkę, natomiast bardzo mocny strzał, ale niestety nie tak precyzyjny. Groźnie też było dla Radomiaka po rzucie rożnym. Piłka zagrywana do Karwota, zmiennika, który sprytnie chciał szukać Sandomierskiego, takim trąceniem, właściwie piętką, uderzał w krótszy róg. Gdyby nie Sandomierskiego czujność, pewnie byłoby 2-0. Poza Jimenezem, który brał się za rozgrywanie piłki, który odwalał całą robotę ze środkowych pomocników, których nie było przez cały mecz, umówmy się, dobrze grała defensywa Górnika w postaci twardo grających i czujnych Wiśniewskiego i Janickiego, którzy zażegnali bardzo groźną akcję Radomiaka w samej końcówce, kiedy było zagranie ze środka pola do zmiennika Bogusza. Ten nie wygrał walki 1-1 z Wiśniewskim i ostatecznie wynik się nie zmienił. Pod koniec jeszcze Górnik przycisnął kilka mocnych sytuacji dla gości, natomiast Radomiak prężnie się wybronił. Wynik 1-0, który bardziej oddaje przebieg pierwszej połowy. W drugiej połowie Górnik grał troszeczkę wyraźniej, natomiast wciąż to nie jest drużyna z wyraźnym DNA, z jakimś konkretnym pomysłem, planem na mecz. Ciężko jest teraz określić styl gry Górnika Zabrze, a przypomnijmy, że w ich szeregach jest bohater najgłośniejszego transferu wszechczasów, czyli Łukasz Podolski. Radomiak 1, Górnik 0, tak wygląda tabela po spotkaniu. Jak widzicie, Radomiak wskakuje na 5. pozycję, Górnik Zabrze natomiast na miejscu 13. Dzięki, to tyle ode mnie na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji kanału i polajkowania, jeżeli film Wam się spodobał. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.